Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zapraszam was na ostatni odcinek z tej gry. Kończymy sobie serię wyzwań, serię prób, czy whatever. Mam do przejechania Kolczatki teraz. Znaczy, właściwie mam po nich nie przejechać, mam je uniknąć. A mówicie, w ogóle mnie straszycie, że kolejne wyzwania będą strasznie trudne, że będę ostatnie wyzwanie jechał 7 milionów lat. Nie wiem, zobaczymy. Jedziemy Pontiakiem, zaczynamy od Pontiaka. Musimy aż 10 kolczatek drogowych uniknąć. To jest sporo. W blokadach oczywiście drogowych. To jest naprawdę dużo. Gonią mnie te korwety, ale ja nie... Mam nadzieję, że zaraz tutaj będzie jakieś wsparcie, albo... A w sumie to już jest wsparcie. Powinna się pojawić jakaś kolczatka. Tylko ja tak, patrzę sobie na radiowozy, które muszę minąć, a czasami jest po prostu tak, że wyskoczy mi ta kolczatka i ja na nią wjadę. A jak wjedziesz tutaj na kolczatkę chociażby jednym kołem, to cię człowieku od razu zatrzymuje i koniec. No nie jest jak w Wordzie, że włączysz sobie power-upa na pompowanie opon. Nie! Tutaj wjedziesz na kolczatkę i masz pozamiatane. Stajesz samochodem, zakładają ci kajdanki. I to nie są bynajmniej miłe dziewczyny z seks shopu, tylko brzydcy starzy policjanci, albo co gorzej, Murzyn Cross. NBA, NBA, słyszeliście? Gra jeden w NBA. Masz dziadu. O! Aaaa! Kurde, no mówiłem o tym, ja pierdziele. Dobra, wydymajcie mi już, kuźwa. Okej, przejechałem już przez ósmą kolczatkę, właściwie ominąłem ją. Teraz będzie dziewiąta, wspaniale! Za 35 sekund będzie wsparcie, więc muszę szybko się ulotnić gdzieś. O co, stadion? Stadion, jak dojechać najszybciej na stadion? Chyba tutaj będzie najszybciej, macie rację. Tu, tak, tu będzie najlepiej. Jedziemy prosto na stadion. Oh yeah! Udało się załatwić suwy. Pojedziemy tu i zastanawiam się teraz... Zastanawiam się, czy jechać przez las? Czy może tu? Uwaga! Yeah! Pojedziemy jednak tutaj. Nie lubię specjalnie przez las jechać, bo tam jest słaba przyczepność i mam wrażenie, że mój samochód jest wolny. A poza tym, jak mnie tam gdzieś przygwożdżą, to będzie koniec. A nie chciałbym znowu powtarzać tego samego wyzwania. O, w mordę! Zagapiłem się, zagadałem i zobaczcie, mało brakowało, ja cię nie pierdzielę, ale farta miałem. Dobra, trzeba się skupić. Nie ma opcji, ja już jadę ten pościg 6 minut. Jedziemy tutaj. Nie ma nic, dobra. Wystarczyło spojrzeć na mapkę. Ech! Ale ждałem. Kurde, mało brakowało. Dobra, no to teraz na stadion. Myślę, że się uda, co? O, widzę blokada i Speed Breaker Matrix. Yeah. Lecimy prosto na stadion. Tutaj nie mają szans ze mną. Choćby nie wiem, jakie wsparcie mieli. Co by mnie nie goniło, zawsze na stadionie i zgubię wszystkich. Tak. Patrzcie, myk raz. Nie ma opcji, nie ma opcji. A to głupki są i zawsze jadą w ten znak, który się rozwala. A i bardzo dobrze, mi to w sumie na rękę. No i... co? Jakim cudem mnie zauważył w tej strefie? On tak nie może. Jakiś cheater cholerny. Z Worda się urwał chyba. Dobra, nieważne. Pontiac Monaro załatwiony. Teraz bramki. O cholera, patrzcie ile tutaj będzie. Dobra, nieważne. Róbmy po kolei wszystko. Myślę, że teraz będzie jakiś ciekawy samochód. Hmm? CLK 500. Hmm. Bez tuningu. O! Dobra, on ma niezły tuning. Powiem wam tylko tyle.
ten samochód to rakieta. On nie ma tylko tuningu wizualnego. Ale poza tym to jest jakaś torpeda, masakra. Ostatnio sobie oglądałem właśnie, wrzuciłem na mojego Face'a nawet, najnowszego jakiegoś tam Mercedesa stuningowanego, AMG, w ogóle 6,2 litra, 400 chyba, ile tam, 52 czy 72 konie mechaniczne. Ale po prostu Mercedes robi tak zajebiste wydechy do tych samochodów, że samochody po prostu brzmią niesamowicie. To nie jest tylko zasługa silnika, który wydaje takie niskie tony i sprawia, że nasza klatka piersiowa zaczyna drżeć, gdy ten, nie wiem, daje wyższe obroty. Ale to jest ten wydech. No, gdy staniecie sobie z tyłu, wow. Gościu właśnie nagrał tak kamerę, dał z tyłu i ktoś tam właśnie dodawał gazu w tym Mercedesie. To jest coś wspaniałego. Jak to brzmi. Z jednej strony jest to mega nieekonomiczne, a z drugiej strony, no fajnie jednak posłuchać takiego ryku. Każdy facet, który interesuje się jakkolwiek maszynami, czy to są jakieś, nie wiem, maszyny kopalniane, rolnicze, maszyny takie, nie wiem, maszyny, że maszyny. Dosłownie każdy facet interesuje się, czy podoba mu się taki dźwięk, ryk silnika. No po prostu nie ma opcji. Nie no, wiadomo, że nie każdy lubi to samo, ale podejrzewam, że każdy by się... Podejrzewam, że nie ma... Nie wyobrażam sobie przynajmniej faceta, który by mógł nie lubić ryku silnika Mercedesa stuningowanego przez AMG. No to jest coś niesamowitego. I tutaj mamy właśnie Merca, który strasznie, znaczy nie aż tak strasznie, dosyć mocno się ślizga, ale nie tragicznie. Ale ma włożone takie części, że to jest szok. I on mi właśnie przypomina tego Mercedesa, którego widziałem gdzieś tam na YouTubie, i ryk silnika właśnie słyszałem. I to jest coś wspaniałego. Polecam wam zobaczyć zresztą. Zerkajcie czasem na mojego Face'a, tam wrzucam takie fajne samochody. Jeśli chodzi właśnie o dźwięki, coś co warto zobaczyć. Wow, to jest coś niesamowitego. No dobra. I następna bram. Ten samochód przyspiesza świetnie. Naprawdę bardzo fajnie się nim jeździ. Chociaż może tego nie widać, jak ja się teraz ubijam o ściany. A staram się jechać w miarę równo. Okej, okay, tutaj będziemy mieli chyba po... A nie, tutaj powinny być bramki. Nie ma? O, to przy wyjściu będą, okej. Okay. Ja ogólnie nie lubię, niespecjalnie przepadam za marką Mercedesów, wiecie? Kojarzą mi się z takimi taksówkarzami, dziadkami typowymi polskimi, którzy siedzą za tymi Mercedesami i w ogóle z niepsującymi się W190-kami i ogólnie z takimi samochodami słabymi i drogimi. O. Nie wiem, takie jakieś mam skojarzenie, to jest trochę dziecinne, ale tak mi jakoś pozostało. I no, nie darzę specjalną sympatią marki Mercedes. No, ale jak się słyszy ten 6,2 litry, wow, plus ten wydech, wow, to jest coś niesamowitego. Rowery! Kurde, zawsze w tym miejscu stoją. Mówię wam naprawdę. No dobra. Co? Dopiero 58%? Ja cię nie pierdziela, już tu ile jedziemy? Masakra. A nic, to będziemy chyba kończyć w... Gdzie my będziemy kończyć? No tam, gdzie jest ten cały diabelski młyn. Tak? Cholera, gdzie to nas prowadzi? Ja dziękuję, ależ pokręcone. Założycie, że ta mapa w oddaleniu wygląda jak jakieś, nie wiem, jelita szczura. Albo ludzkie jelita. Nie no, nie jak moje. Kurde, mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę swoich jelit. Damn, jaka rozkmina. Powiedziałbym wam coś o jelitach, ale wolę nie. Może innym razem, przy okazji innej gry. Mercedes. No właśnie, tak to jest z tymi Mercedesami. Bardziej taką większą sympatią darzę już markę Audi. Chociaż to i tak wiadomo, że to jest wszystko przez marketing.
ukartowane te wszystkie lubię czy nie lubię. No ale tutaj jest raczej, jeśli chodzi o mnie, to jest taka gra skojarzeń, tak? Tak jak mówię, Mercedes kojarzy mi się z taksówkarzami, którzy mają, no są zapaleni po prostu papierochami i siedzą w tych taksówkach przez cały dzień. Tak mi się to kojarzy. No oczywiście ciężko też pracują na pewno i zarabiają na kawałek chleba. Każdy ma do tego prawo i w zasadzie też obowiązek, jeśli chce żyć. Ale z drugiej strony, no tu chodzi mi w kontekście właśnie... Ma rower! Cholera, jeden tylko! Biedny rower, prawie go skosiłem. W kontekście właśnie marki Mercedes. Mówię o tych taksówkarzach, a nie żeby kogoś tam obrazić. No dobra. Cholera, 90%. To tu już musimy kończyć, no masakra. A mówiliście właściwie, straszycie mnie, że będzie jeszcze trudniej, jeszcze gorzej. Czyli wygląda na to, że skończymy koło stacji benzynowej. Tam, gdzie się kończyła, teraz kończy trasa Stadium and Chase, goddammit. Okej, nic mi nie zrobią, fajnie. Ale teraz nie wiem czy... A, dojadę chyba. Mam 30 sekund, żeby dojechać. Oj! Spadaj! 24 sekundy. Nie no, chyba zdążę. Chyba, że wbije się we mnie teraz milion suwów. Spadnie z nieba takie meteoryty. Na biednego ludzka spadną suwy. I yeah! Pięknie! Ale pięknie grzał ten Mercedes, naprawdę. No dobra. Jeszcze pojeździmy sobie nim oczywiście, bo musimy zrobić... musimy 20 radiowozów dotknąć. Mercedesem. Jedziemy Mercedesem. Dobra, tutaj mamy już dwóch. Czy trzech. O rany, ile ich tu jest? Wow! The fuck! Już trzy, cztery. Cholera, to nie jest taka łatwa sprawa. Widzicie, jak ciężko się stąd wydostać. O, oh, fuck. Tego już dotykałem. Dobra, Nie, kurde! Ale ta gra jest śmieszna czasami. O, to co? W pysk mu dał, oczywiście. Jak to zrobić? Muszę po prostu szybko jechać, nie ma opcji. Ale można to szybko zaliczyć, bo jest tych radiowozów na początku sporo. Więc startujemy jeszcze raz. Autostrada, macie rację. Jedziemy na autostradę. Czy raczej obwodnicę dzielnicy Rockport. Jeden już dotknięty. Który? Ten czy nie ten? Tu. Już trzy zaliczone. No nie! Nie! Spaduwa! Fuck! Co tu się dzieje? Zawracam! Oni się między sobą pobili. No kurde! Dobra, tu mamy następnego. Nie wiem, jadę tutaj chyba. Tunelem. Ja pierdziu. Te korwety są przesadzone. Dobra, tu mamy blokadę drogową. Co prawda suwy. No ale tu nie ma znaczenia, byleby to był jakiś radio... What the fuck, co tam się stało? Widzieliście to? Normalnie. 6. No helikopter też trzeba dotknąć? Chyba nie da się, co? Wow, suwy. 8. Jeszcze tylko 12. 9. What the fuck? Co tam się dzieje? Dobra, tu mamy blokadę. Jest 10. A powinno mi dwóch zaliczyć, przecież dwóch tam dotknąłem. No co jest? Dotykałem go już? Cholera. Dobra, dotykniemy tego. Nie masz! Następnego suwy jadą. Wow! Spaduwa! 13. Jadę do Rosewood. Mam to gdzieś. Tam jest łatwiej. Dobra. Ile ich tam? No chodź. 14. Ekstra. O Jezu, suwy. Okej. Udało się. Ale rzeźnia, co? Nie wiem, teraz radiowozy to jak wściekłe pszczoły, naprawdę.
A ja taki jeden szerszeń sobie uciekam. No chodź, chodź, chodź. Dobra, mamy tutaj dwóch. No, dalej, chodź. O, okej, mało brakowało. Kurde, tam już wszyscy podotykani są. O, tutaj mamy. A, nie w silnik! A, fuck! Jedź, Lucek, jedź, jedź, jedź! Jedź! Wow, dobrze, że miał trochę nitra. Mało brakowało. Ach, trafol jeden głupi. Bach, 17. Jeszcze tylko 3 radiowozy i będzie finito. No dalej. O nie, o nie. Kurde, ile ich tam jest, a wszyscy podotykani już. 3 radiowozy. Olera, jasna. Damn. Tutaj mamy typa. Już będzie 18. I 19. Tak jest! Jeszcze rozwalony. Pięknie. O, i tutaj mamy kolejnych. Tak, i to już będzie 20. Na razie. Teraz idę was gubić. Już mogę jechać normalnie. No dobra, to jedziemy tu. Świetnie. I znowu na stadion, no jak? Nie ma opcji. Tutaj rozwalimy pułapkę. Ryb. Co? Przeżył? Jakim cudem? Dobra, następny zginął. Już ich gubi, Lucek, pięknie. Mam nadzieję, że tu się żaden nie pojawi. Chociaż korwety są sprytne, one potrafią się pojawić w niespodziewanym miejscu. No ale teraz jakoś mi się poszczęściło i z przodu nie ma żadnej. A, okej, okay. Dziwny ten Mercedes, znaczy bardzo szybki. Jakby od jakiegoś gangstera ukradli tego woza, naprawdę. A nie wiem, czemu ja nie mam na padzie przypisanego przycisku odręcznego, wiecie? Jest, zaparkowaliśmy po ludzku. Ja tak zawsze parkuję. Nieźle. No, śmigłowiec nie może mnie tu zauważyć. Hello! Ekstra! No i moi drodzy. Zostały nam ostatnie 4 wyzwania. Zacznijmy od bramek. I ciekawe, jaki będzie tu samochód. Oh yeah. Punto? To nie wiem, co w tym Punto musi być. Że przy samym końcu jest. Jaki wariat. Nie no, ale Mercedes robił na mnie większe o kurde, jak to skręca. Nie tak jak Lotus, ale blisko. No, nieźle trzyma się drogi. No zobaczcie, prawie jak Lotus. Lotus trochę lepiej skręcał, tak wiecie, na początku. A ten tak łapie te zakręty później. Po prostu nie ma tutaj podsterowności w ogóle. Tylko taki ociężały ten skręt jest. 14% już. Mówiliście, że te bramki są trudne. Ja nie wiem. Mi jakoś dobrze idzie. Czy tu można zmienić poziom? No nie ma chyba tu poziomu. Po prostu się gra jak się gra. Nie. Wow, spadaj. Noż. Wiecie co, ja się zastanawiam nad Need for Speedem Undergroundem, jedynką. Leczkę, muszę się podrapać w nogę. A, jak dobrze. Bo tam przecież mamy ten ostatni wyścig. Na tym głupim wyścigu, te okrążenia, co jedziemy naprzeciwko Skyline'a. Ja się tego tylko boję. Właściwie to są jakieś tam, znaczy coś słyszałem, że są problemy z odpaleniem tej gry. W sensie w pełnej rozdzielczości tam na z serwisu NFS Zone jeden gościu mi mówił, że mogą być problemy i gra może się wieszać, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że chociaż w okienku uda mi się uruchomić Undergrounda. No, jakoś sobie myślę, że poradzę. No, mam na to cały tydzień, żeby się w tym pobawić. W każdym razie ja już boję się tego ostatniego wyścigu. A jeszcze nie zacząłem grać. Chciałbym sobie naprawdę przypomnieć tę grę. Tam bardzo fajnie był przedstawiony ten klimat, wiecie. Przynajmniej ja go tak sobie zapamiętałem. Wiem, że teraz to będzie straszna pikseloza po przesiadce chociażby z NFS Rivals, czy
czy innych z nowszych NFS-ów, które mają fajną grafikę. Nie tylko NFS-ów, przecież jeszcze jest, nie wiem co tam takiego graficznie dobrego, samochodowego. No, można powiedzieć, że The Crew, tak, The Crew na upartego. Nie wiem, Forza Horizon, nie grałem, ale widziałem na YouTubach, że wymiata graficznie. No i przesiadka właśnie z takich nowych gier na Undergrounda, jedynkę, właściwie nawet nie wiem z którego roku jest ta gra. Chyba z 2004? No jak nie, jakie 4? 2003. Najpierw był jedynka Underground, potem był dwójka, potem był Most Wanted. No i tak jakoś to było. No i w sumie to już, oho, ponad 10 lat, zgadza się. To jest kupa czasu. I no nie wiem jak będzie to działało, czy to w ogóle mi pójdzie na Windows 8. Przy samej instalacji są problemy, ja nie wiem co będzie później. No ale mam nadzieję, że jakoś się uruchomi, że damy radę ogólnie. 66% w międzyczasie wyścigu. Nara. Wow, jakie szalone osy. Kurde, nie wiem czemu chciałem tu pojechać. No, ale się opłaciło, pojechały głupki tam naokoło. Jezu, słyszę jak oni tam pode mną się rozwalają. Udało mi się ich nawet zgubić, co ciekawe. Ale zaraz mnie zobaczą znowu. Nie, 78%. Będziemy skręcać, nie jedziemy prosto. O, to wyskoczę sobie. Skumajcie ten skok. Yeah! Milion punktów. Okej. Okay. W tej grze tak można. Witamy w Need for Speed. Osoby, które uwielbiają symulatory, muszą się wkurzać, jak widzą coś takiego. No ale to jest arcade. Tutaj takie rzeczy można robić. Ja zresztą przepadam za grami arcade'owymi, bo one dają maksimum takiej rozrywki. No już bez przesady, jak w Saints Row na przykład nie zagram, bo tam jest wszystko tak strasznie przesadzone, że szok. Ale na przykład takie gry jak Need for Speedy, to jest fajna sprawa. Gdzie to ma jakiś smak, tak? Nie chodzi tu o sens, no. To ma jakiś taki smak, że przyjemnie się w to gra. To jest wtedy fajnie. Dobra, punciakiem załatwiliśmy pierwszy challenge. Kolejny. Wow! Ghost of... Ja to uwielbiam, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Koszty zniszczeń, to jest najlepsze co może być. To jest po prostu coś, co ludzki lubią najbardziej. Tak jest. Yeah. O. Czy mnie to było? No to co? Skoro goni mnie... Tyle osiłków. Tutaj mamy Pursuit Breakery. O Jezus, co ten punciak robi? Chłopie, oga. dziwny jest ten samochód poniekąd. Jesus. No dobra, pojadę tu. Strasznie lekkie to auto jest. To auto. Dobra, chodźcie tu na oponki. Zrzucę wam oponki. Bez ćwiczeń. Dieta cud. O, nie wszystkich zniszczyło? Ciekawe. 200 tysięcy? To coś podejrzane. Tak mało? Dziwne. Przecież to zaraz się nabije. Ej, ja nie wiem. Przecież mieliśmy już takie wyzwanie, gdzie trzeba było chyba z milion tego nabić. Tak? Tak. Nie wiem. Yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Aha, to nie jest bounty. To są koszty zniszczeń. Dobra. Okej, okay, nieważne. To było bounty wtedy. A bounty to są te takie punkty notowań. No miałem tych milion notowań. A teraz jest 200 tysięcy, to są zniszczenia w dolarach. No dobra, dobra, już zwracam honor grze. I bo! I bo! Jej! Yeah, yeah, yeah. 114 tysięcy, zaraz kończymy. Tyle wam powiem. Okej, okay, tu mamy... Anasz! Co? On włączył nitro! Jakim cudem policja ma nitro? Do nitra mają dostęp tylko przestępcy. Chwileczkę. Ja jestem przestępcą.
I tylko ja mogę mieć dostęp do nitra, do jasnej cholery. No i zgubiłem ich, no nie chciałem nawet. Na początku tak się pchali, a teraz co? A teraz gdzie ta werwa? Tylko na stacjach Orlen, cholera jasna. No dobra, mamy tutaj blokadę. Myk, myk. Masz. Ach, te korwety. One w ogóle nie powinny ważyć, te korwety, jeśli chodzi o dupę. No tam mamy tylko ramę, siedzącego kolesia i dyferencjał. Dyferencjał chyba jest najcięższy z tego wszystkiego. A tak to... Ta korweta, moim zdaniem, przynajmniej w ogóle nie waży z tyłu. Nawet za niszczenie lamp. A, ty chcesz się przepychać? Ja ważę więcej. Nawet za niszczenie lamp dostaje się koszty zniszczeń. No, co logiczne. Dobra, i... bo ekstra. Dobra, rozwalanie trafików też wchodzi w grę. 7000 się dostaje. Zawsze coś. O, dobra, tutaj będą... Będzie ta wieża ciśnień do zniszczenia. 20... O, tak! Zaraz nabijemy, spokojnie. No, patrzcie, jak mnie... Niestety ten pieprzony napęd na przód powoduje, że jak oni dotkną mojego tyłka, próbują mnie obrócić, to idzie mi to za łatwo. Za łatwo. Niszczemy, niszczemy. Niszczemy wszystkie pulse breakery. O, w mordę. Zgubiłem policjantów, a miało być wsparcie. Jezu. Znowu czekaj na wsparcie. 2 minuty. Nie, cię nie pierdzielę. No zobaczcie. No dobra, 1,5 minuty. Za łatwo. Ale okej. Chodźcie sobie tu. Policjant. Co, ale cwaniaczek. Zobaczcie, jak się wybroni. A ty. No dobra, to jeździmy po całym świecie i niszczymy wszystkie pursuit breakery. Uwaga, blokada. Hell yeah! I co powiecie na to? Pięknie! Niszczymy wszystko, co popadnie. Pięknie. Oh. Pięknie. Ile jeszcze tych punktów nabijać trzeba? Znaczy pieniędzy. Jedziemy tutaj, zobaczymy. Suwy poszły się walić. Sudy to geje. Sudy. O, rany. Suwy. Dobra. Mówiliście, że jak będzie śmigłowiec nade mną i rozwalę stację benzynową, to uwaga, on też wybuchnie. No i co? Gdzie to, gdzie? W ogóle nie wybuchł. No i co? Niepotwierdzone info. Ho, ho, ho. Co? A co tu było? O! Jest 9 sekund. 8, 7, 6, 5. Wiem, jaki myk zrobię, zaraz zobaczycie. 3, 2, 1. I skumajcie teraz. Pojawia się ich milion, a ja robię tak. What the fuck? Au! No w kurde! What the hell? Nie mogę się ruszyć! Nie! Okej. Okay. Tym razem się udało. Masakra. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale to było dziwne. W każdym razie nabić tą misję nie było tak trudno. Po prostu rozwalałem wszystkie pursuit breakery, jakie napotkałem i tyle. I dojechałem aż tu i udało mi się zgubić policję. Świetnie. No to mamy chyba nowy samochód, tak? Bramki. Lecimy. Ostatnie dwa wyzwania, moi drodzy. What the fuck? Golordo? What the fuck? Jedziemy. A to dziwne. Gala? Co to za maska? Nie no, była taka chyba dostępna, ale powiem wam, że bardzo ciekawie wygląda. Z taką maską. Nieźle ten tunik wymyślili. No Galardo to ja już się najeździłem w tej grze, powiem wam. I oczywiście paskudne światła, no to nie może... O kurde, 12 bramek, dopiero 3%, wow. No tak, Galardo się już najeździłem w tej grze, więc... O kurde. Co? No i trzeba się śpieszyć, trzeba się śpieszyć.
No i tutaj nie ma opcji, żebym pojechał źle. No myślę, że zaliczymy za pierwszym razem, co? O nie! Tak, to nie zaliczymy. O, tu można było na skróty pojechać. No ten skrót jest taki dobry, że... Country Club. O cholera, dopiero 8%. To ile to będzie trwało? Masakra! To chyba będzie tak długie jak wyścig Coast to Coast The Crew. Jeszcze go nie jechałem, ale kiedyś tak się pokuszę, żeby pojechać go. Może wtedy coś nagram. Właśnie piszcie mi w komentarzach. Tak abstrahując od Most Wanted'a. To będzie przedostatnie... Uuuuj! Jeszcze policja będzie mi przeszkadzać. No fajnie! No w końcu to Most Wanted, no dobra. Tu się zgodzę. W każdym razie... Już jest 19%, to prawie 20. I uwaga, 20. Pięknie. Dobrze, że chociaż w tych wyścigach nie ma kolczatek, wiecie. Nie trzeba się ten przejmować tym, bo czasami mógłby być z tym problem. Ktoś mi tam pisał właśnie w komentarzu, że ostatnie bramki będą trudne. Będzie trudno je przejechać, bo pierwsze 6 bramek z tego wyścigu będą trudne do osiągnięcia. No to się zgadzam, praktycznie na styk dojeżdżam. Ale na spokojnie, trzeba po prostu się skłapić. Będzie ok. Chociaż, no ja się tak przechwalam, że o, łatwiutko, łatwiutko. A ten pościg przed chwilą poszedł mi wyśmienicie, prawda? Chciałem tak zakończyć, jakie wie... O, widziałem tam... A to start był, dobra. Tak chciałem zakończyć z takim kunsztem i w ogóle, a tu patrzcie, jaki psikus. Tu chyba musimy przejechać przez cały sieńki świat Most Wanted, tak myślę. To jest taki mega, mega wyścig, że wyścig. Wiecie co? Kiedyś miałem model... Dostałem, nie wiem, jak byłem malutki, dostałem model do składania jakiegoś Lamborghini. To był chyba Countach. Chyba to był Countach. Countach albo Diablo. To był Diablo, ale jakiś dziwny model. To nie było Diablo Super Veloce, które tutaj widzimy, tylko jakieś inne Diablo, takie kwadratowe, które przypominało Countacha. I ja już dawno nie mam tej zabawki. Właściwie to był taki fajny model do składania chyba w skali 1 do 20. Nie, to nie był aż taki duży, to był mniejszy. Jeden chyba, 1 do 4, coś takiego. W każdym razie można było tam, tak, była tam plastikowa kierownica. Jak się skręcało tą kierownicą, to skręcały się koła. I to mnie tak jarało, ja się tak bawiłem tym. Znaczy na początku, bo później wziąłem i pogryzłem to wszystko. Łącznie z tymi plastikami, łączeniami, kierownicą. Kierownicę w ogóle wyrwałem i też ją pogryzłem. No taki mały byłem po prostu, no, nie wiedziałem do czego jest ten samochód. No, a teraz tak właśnie sobie myślałem, że jak będę miał trochę kasy do wywalenia, chciałbym się pobawić w taki modelarz samochodów, żeby mieć kilka takich modeli, chociaż wiem, że to czasochłonne i trzeba precyzyjnie to wszystko sklejać i tak dalej. No ale fajnie by mieć taką małą kolekcję ozdobnych samochodzików. A, każdy fan chyba motoryzacji by chciał. Już nie mówię tutaj o takich super samochodach, tylko o takich jakichś wozach, które naprawdę mi się podobają, jak Nissan Skyline czy Mitsubishi Eclipse GST drugiej generacji. Nie wiem, jakiś Lambos, Murcielago na przykład, Aventador. Widziałem, że są takie do kupienia i nie są jakieś tam drogie. Tylko problem jest z czasem, tak? No trzeba jednak trochę poświęcić czasu, a ja czasu mam niestety bardzo mało. I wykorzystuję go praktycznie do maksimum swoich możliwości. Myk, myk. Ops, o, tam była ta polska miejscówka i chyba nawet nie było tam zjazdu. No ale teraz tam nie mogłem wjechać, bo no, nie mam czasu. Jak widzicie, mam napięty grafik. Dobra, rozwalimy tutaj to. O, fuck, trochę słabo mi to wyszło, ale zobaczcie. Jeszcze mam tyle czasu, żeby dojechać tu. Prawie minuta. No, nieco ponad pół minuty, tak? To jest sporo, naprawdę sporo. Uwaga.
Także jeśli ktoś z was bawi się w taki modelarz, to ja bym bardzo chciał, aby mi przesłał jakąś taką swoją kolekcję. Oczywiście w zdjęciach, no nie fizycznie, tylko zdjęcia tych kolekcji, tej kolekcji, jakoś tam telefonem można zrobić. Ja chętnie sobie popatrzę albo wstawię na Facebooka. Bo to jest fajna sprawa, się w coś takiego bawić, no. Jedni zbierają pieniążki, inni zbierają kobiety, a jeszcze inni modelują sobie samochody. Także jeśli ktoś tam się bawi w to, to może mi podesłać. Chętnie się przyjrzę temu, jak to wygląda. Ja już na YouTubie tam oglądałem właśnie, jak się składa tego typu modele. I nie tylko samochodów jakichś tam wyścigowych, niewyścigowych, ale także jakichś... What the fuck? Co to było? Jak mnie zastrzelił? Nieźle. Ale się wystraszyłem tak momentalnie, kurde. No dobra, ale nie tylko takich modeli, wiecie, samochodów sportowych, niesportowych, jakichś tam seryjnych, czy jakichś tam GT3, tylko po prostu takich, nie wiem, autobusów, tirów, czy ciężarówek innych, ciągników siodłowych. To właśnie też oglądałem, no i właśnie fajne jest takie coś, naprawdę fajne, tylko czasochłonne. No, fajnie jest mieć sobie taki jakiś warsztacik do tego, nie? Jakiś taki blacik i sobie to wszystko ładnie składać. Każdy facet ma chyba swój taki man cave, czyli taką jaskinię faceta, gdzie robi właśnie tego typu rzeczy. Czyli po prostu się bawi dużymi albo małymi zabawkami, składając to tego typu modele lub inne rzeczy. Ja tu gadu, a zobaczcie, już 95% sobie przejechaliśmy. Pięknym driftem przelecimy tu. I moi drodzy, powoli będziemy się zabierać za ostatnie wyzwanie. Aha. I meta. I zrobimy takie fajne wejście na koniec, skumajcie. Hell yeah! No dobra. Ostatnie wyzwanie, mam nadzieję, że będzie odblokowane. Jest odblokowane. Bo ja nie zrobiłem tutaj tylko jednego wyzwania z Suprą. Ono mi się wiesza, nie wiem dlaczego. No ale jedziemy. 30 minut. Musimy jechać. Jakim samochodem? No chyba Gallardo, tak? No tak. Już myślałem, że BMW będzie. Ojej. No to do zobaczenia za 30 minut. No i jak widzicie, gonią mnie czarne korwety. Są naprawdę upierdliwe, plus czarny śmigłowiec, który jest równie upierdliwy. Szósty poziom poszukiwań. Jedziemy w moją ulubioną miejscówkę do gubienia pościgów. Jee, ładny driftik. SUV! Goniący SUV! What the fuck? Idź mi stąd. Co za typ? Okej. Ach, kurde. Tylko żeby nie było blokady. Już jestem bardzo blisko, moi drodzy. Kończenie tego wyzwania. Uwaga. Śmigło mnie jeszcze go. Nie! What the fuck? Nie! What the fuck? Okej, spróbujmy im nawiać do cholery. To moje drugie podejście. Już 2 godziny, kurczę, przechodzę te ostatnie próby. Słownie 2 godziny. I całą godzinę spędziłem na tym tylko ostatnim wyzwaniu. I chyba trochę źle pojechałem, no około... Od rowery były, o cholera. I tu mamy blokadę. W ogóle gonią mnie nawet SUVy, wiecie? O, żeż mordę. Czarne korwety. W ogóle wiecie, że goni mnie cross? Raz nawet zniszczyłem cross, on jakoś upadł na dach, a ja go po prostu utknąłem i go rozwaliłem. Dostałem jakieś 75 tysięcy tych takich punktów, nie wiem. O cholera, jedziemy przez... Nie, rower! O cholera, rozwaliłem rowerka jednego. Jak się stąd wydo... Dobra. Najszybsza droga będzie tutaj. Teraz się ważą moje losy. Czy ostatnie pół godziny życia było zmarnowane, czy też nie. Okej, muszę uważać. Tutaj mamy już stadion. Helikopter lata co chwilę. Uwaga, blokada drogowa i jest... Cholera, co tu się wyprawia?
Okej. Moi drodzy, chyba ostatnie podejście. Ja już nagrywam to 3 godziny, kuźwa. O mój Boże, jak teraz mnie rozwala, to będzie szok. Ta gra jest tak zbugowana, no masakra. Podczas w ogóle prób ucieczki złapali mnie jeszcze ze 2 razy i musiałem... Nie, no masakra to jest po prostu, ja już nie mam się... Masakra, dobra. Idę do mojej ulubionej kryjówki. Tym razem no musi się udać, po prostu musi. Dobra. Tak, tak, spadaj śmigłowiec. Rozwalamy pułapkę. No nie mogą mnie tu widzieć. Damn it! Jak on tu przyjechał? Cholera, niech ten śmigłowiec zniknie. What? O co chodzi? Śmigłowiec będzie mi lamować. O nie! Jedź! Śmigłowiec ma mi lamować, no what the fuck? Nie. Jedziemy na stadion. Zaraz 17 sekund do wsparcia. Jak teraz tego nie przejdę, to automatycznie wyłączam nagrywanie i idę spać. Naprawdę, już nie mam siły. Dobra, jedę na stadion, to chyba będzie najlepiej. Nie wiem. Żeby mi to śmigło tylko zniknęło, żeby było dobrze. Dobra, mają, jest wsparcie. Jest zajebiście. To będzie miła zabawa teraz. Boję się. Kuźwa, naprawdę. No ale dobra. Kolczatka! Nie! Spadaj! Okej. Okay. Jedź, jedź, Gallardo. Spadaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Śmigłowiec, no czemu on nie zniknie? Teraz musimy zrobić taki myk. Musimy okrążyć stadion i zajechać z drugiej strony. Bo inaczej dupa z tego wszystkiego będzie, naprawdę. Chyba, że mi rozwalą speedbreakery, pulsudbreakery, whatever. Tutaj. No dalej, dalej gnoje, dalej. Chodź, chodź. A ciebie zamknę tutaj. Dziadu. Tak, tak, chodź. Chodź, chodź, chodź. Proszę bardzo. Jest, nie ma śmigłowca! Chowamy się, szybko, szybko! Nie, nie macie tu, nie macie tu, nie macie tu. Nie! Idź stąd! No co on tu robi? Jak? Skąd oni wiedzą, że tu jestem? A kurde, moje dwie najlepsze kryjówki poszły się walić. Kurde, radiowozów od groma. Co ja mam robić? Shit. Jadę tutaj. Dobra, jeszcze jest jedna kryjówka, trochę słaba, ale może się udać. Okej. Okay. Nie, będą po... Och, cholera. Tu, tu, tu i tu. O nie. Wszędzie radiowozy, wszędzie pieprzone korwety czarne. Czarnuchy. Dobra, chowamy się tu. To jest moja ostatnia szansa. Ostatnia deska ratunku, autentycznie. Kurde, oni są wszędzie, nie? Tak, 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 tak. Tu mnie nie widzi. Tak, 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 nie widzą mnie. Poziom 6. A, idźcie się walić. Przyszedłem. Serio. Wszystkie próby ukończone. Moi drodzy, skończyłem Need for Speed Most Wanted 2005. Serię prób. Ostatnia była najbardziej krwawa i najbardziej się przy niej wymęczyłem. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez te wszystkie odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.